Rozpoczynamy kolejny eksperyment. Eksperyment z nagrywaniem. Eksperyment z nagrywaniem filmu, eksperyment z gadaniem. A propos spisu treści, to tak. Po pierwsze, chciałem pogadać o takim filmie. Niestety nie wiem z którego roku, mógłbym sprawdzić, ale może zdążę sprawdzić w czasie sesji. Natomiast podam wcześniej tytuł, bo po co gadać. Tytuł filmu to jest Powrót do przyszłości, ale chodzi o część drugą i oglądałem ją chyba trzeci albo czwarty raz i ciągle jest tak samo dobra, a może i ciągle coraz lepsza, bo coraz więcej szczegółów dostrzegam, coraz więcej rozumiem i coraz większy budzi we mnie podziw ten film na swoją konstrukcję i właściwie na konieczność rozrysowania scenariusza na papierze, na osi czasu. Film jest wspaniały, dlatego że życie ludzkie bardzo podobnie przebiega. Człowiek potem wspomina, czyli wraca do przeszłości, a tak naprawdę, ponieważ widział wcześniej w filmach, to ta przeszłość już wiedziała o tej przyszłości, która następuje. I nie tylko, i fakty się uzupełniają i ciągle są te same historia o życiu i o przeżyciach ludzkich i o jego problemach i o jego spostrzeżeniach przez całe życie. Tak naprawdę. A w części drugiej chciałem pokazać taką grę, do której się dobrałem zgodnie z regułami. No i tak naprawdę to trochę mnie martwi, bo jest to taka gra, może wcale jej nie chciałem mieć, ale mam ją z powodu biegu wydarzeń. I no i właśnie nie takiej przyszłości bym chciał, oczekiwał, albo takiej marzył. Spróbuję się z niej wycofać, albo nawet ją zmienić. Wirusek wyłączony. No i to właśnie jest ta gra. Nie będę teraz podawał szczegółów, bo niestety szczegóły są takie, że też musiałbym ich wcześniej poznać. Firma, która wykonała tą grę, jest firmą ukraińską, a jakoś tak z historii wiem, że tam były jakieś wielkie przejścia z Ukraińcami w przeszłości i jak gdyby nie do końca wiem, czy gra, która powstała na skutek czy dla upamiętnienia wydarzeń historycznych, no czy to właśnie takie wydarzenia chciałbym upamiętniać. Natomiast no, będę musiał też poszukać. Tak naprawdę. No i teraz właśnie niestety nie wiem, gdzie ten kursor. Się podział. O, jest. Jest. Zobaczymy, czy coś mi zostało z tej gry, którą wczoraj grałem, ale wdepnąłem w takie miejsce tej gry, że może nie bardzo potrafię z niego wyjść, a jak gdyby muszę zakończyć etap, żeby móc grę zapisać, zapamiętać i tak dalej. Różne sposoby tam zachować te zdobycze w tej grze, natomiast no jak wychodziłem, no to dlatego musiałem wyjść, a pisał, że nie zostaną zapamiętane szczegóły, no to zobaczymy, co jeszcze będę musiał powtarzać dzisiaj. No i czytam. No i tak naprawdę Steam, czyli mgła, albo Steam, czyli
Drużyna S. Jak sobie już to śpiewałem. No i teraz właśnie tak. Jedziemy dalej. Czekamy na Steama. W prawym rogu jest taki. Ziemia się kręci, czyli że jak tam świat się kręci, czyli czeka na transmisję. Natomiast tutaj leci już z załadowanej do pamięci komputera gierki instrukcja obsługi, którą częściowo już znam i nawet ją się posługuję, natomiast ciągle jeszcze jest trochę do zdobycia. Do zdobycia jest tej wiedzy na temat interfejsu. Może nie wszystko potrafię zrobić. No nie wiem, czy te głośniki działają, czy nie. Niestety, albo gryknie zaraz, albo. Kontynuuj lewy klawisz myszy, jak widzę. Czy już się załadowało? O, właśnie tutaj chyba coś się zacina. W związku z tym, że gra była wczytana, i tak naprawdę jestem tutaj nie dlatego, że wcześniej się gra ustabilizowała. I w związku z tym, pani Carey rozmawia. Jak kliknę, to się załaduje kolejna część gry. Oczywiście mogę tu się rozglądać, bo tu jest cała scena tej gry. I ten dom państwa Karejów, czy pana Kareja. I droga do bramy. I w końcu tutaj jest też chatka pani Carey. Pranie wisi na sznurze. Policjant stoi, ponieważ jest to miejsce zbrodni, którą właśnie mógł zbadać. Może zobaczmy jeszcze, czy już są te szczegóły zapamiętane, czy jednak będę musiał powtarzać wiele fragmentów gry. Zbadaj sprawę morderstwa Petera Careya. Zobaczymy, co się już udało zbadać. No i widzę, że jednak wiele szczegółów, wszystkie szczegóły, które badałem, no to się jak gdyby są zapamiętane, więc w związku z tym mogę się nie obawiać tego wychodzenia z gry w momencie, kiedy jeszcze etap jest nieskończony. Spróbujmy porozmawiać. Jest 8:24, więc w związku z tym, no, jakaś zajętość tej sieci jednak jest. Łącze mam niestety wolne i żona się nie zgadza na jego przyspieszenie, ponieważ nie zgadza się na podwyżkę ceny. No, oczywiście szybsze łącze jest oczywiście droższe. No i teraz mam dwa pola, albo wyjście, albo rozmowa. Dokumenty osobiste Petera. Teoretycznie D powinno.
zmieniać widok tych wymienionych dokumentów osobistych, czy tam nie dokumentów osobistych, ale tych jakichś przedmiotów. Być może nie są to jeszcze dokumenty osobiste, bo właśnie dlatego, może dlatego jestem nie w tym ekranie, w którym powinienem być. Kamea, różaniec, budka dla ptaków, rękawice ogrodnicze, czubatka. Ciekawe, co to jest czubatka, ponieważ czubatka to ptak, ale oprócz tego jakiś tam przedmiot. Widocznie w ukraińskim języku jest to troszeczkę inaczej to znaczyło, że kamea już jest tutaj widoczna na ekranie. No powiedzmy, że dam Enter. Nie działa. No ale te napisane na ekranie litery działają, w związku z tym D. Jest budka dla ptaków. Stoi na stole. Jest też... Przesuwa się dalej, widzę, że coś tam jest jeszcze. A mógłbym ich szukać tak naprawdę. Przecież... Po wyjściu. Dobrze. Powiedzmy, zobaczę, co jeszcze pokażę. Trzeba by zapamiętać. Kamea, różaniec, budka dla ptaków, rękawica ogrodnicza, czubatka. Szukamy dalej. O, różaniec, jest jeszcze różaniec. No może będziemy je badać po tym, jak wyjdziemy z tego ekranu. Różaniec jest. Jest rękawice ogrodnicze i czubatka. Niejednokrotne przyciśnięcie D, tylko trzymanie go jeździ po tych rzeczach. Rękawice ogrodnicze. I tutaj jest napisane, że ukończono portret postaci, jest ona już zapamiętana, więc w związku z tym najwyraźniej wszystkie elementy, że przejechaliśmy całą rundkę tej rozmowy z tą postacią. Ja zresztą słyszałem tą rozmowę, widziałem jej tłumaczenie. Czyli z panią już porozmawialiśmy, a teraz nie jesteśmy chyba w stanie badać tych przedmiotów. Ale spróbujmy. Podejdę trochę bliżej, bo z daleka przecież nie można. Z tego nie wynika. No i w tej kwestii to ja mam ciągle jeszcze wątpliwości, ponieważ jak chcę wyjść w ten sposób, że przyciskam, o nie, znów nie powiem, tylko znów, niech to chciałem przycisnąć Tab zamiast Escape'a.
Tab i mapę. No i teraz jak próbuję już skończyć to przeglądanie, to pisze mi niestety, że jeszcze nie skończyłem tej lokalizacji i no będę szukał dalej, co tu można zrobić jeszcze więcej. No więc dwie części wymienione w spisie w treści obu opowiedziałem, więc w związku z tym na razie.